Sapkan. Dzisiaj jest taki evencik na Fairlife'ie. Jest powódź, normalnie Zbyk zrobił event, że podnosi się woda i wszyscy się już tam ewakuują na Montiliad. Wszystkich mieszkańców ludzie zabierają na ten, na Chiliad właśnie, bo jest taki event, że się ma to wszystko podnosić. Tutaj sami widzicie, się trochę woda zaczyna podnosić. Tutaj się wszystko podnosi, koło lotniska zaczyna. Mogę wam w sumie podlecieć, pokazać. Tu widać, o, tam widać, jak się podnosi woda o brzegi. Jeszcze wam pokażę te koło lotniska. Jak to tutaj wygląda, tu z daleka widać, że się podnosi. Tutaj sami widzicie, tak z lotu ptaka wam pokażę. My się tam nie boimy jakoś tego, jak się nazywa. O, tutaj widać. Już jakoś nie boimy, bo my helkę mamy, to z kiszką to... No, połóż na mnie straszna. Ale trochę rzuca ją, kurwa, nawet jak nic nie ruszam, to ją napierdala na boki. No, jest taki tam z ewenciku. Będę chwilę relacjonował, jak się będzie podnosiła woda i tak dalej, i tak dalej. Czekamy po prostu na kolejne komunikaty. No to widzimy się za chwilę. Chcecie zobaczyć sami, jak tutaj aż wylało. I to leci do samego Chilia. Patrzcie, wszystko, cała stacja zalana. Wszystko jest zalane. Droga dojazdowa, ludzie tutaj się kręcą już. Nie mogą tutaj przejechać. Wszyscy nawracają. Wszyscy teraz się udają już na Montiliad. Patrzcie, jak wybiło tutaj wodę ostro. Tam cała droga jest do LS zalana. Wszystko jest tutaj zalane już. To wszystko leci prosto na Chilliard. O, patrzcie, jak kurier leci. Patrzcie tu, jak leci po wodzie kurier. Utopi się chyba. Nie, przepłynie. Przejedzie. Ale patrzcie, jak to wygląda zajebiście. Zalane całe. No. Widzimy się w następnych komunikatach. Całe SF prawie już zalewane jest. Ludzie się boją tutaj do mechanika podjechać, że się tu znajduje. Patrzcie sami, jak to wygląda. Tutaj już wszystko, poziom wody się podnosi. Ciekawe, jak to będzie wyglądać, jak się w sumie wszystko zaleje. Patrzcie tu. Tu jest mechanik. Był mechanik przynajmniej kiedyś. Cały zalany. Łódki tu normalnie zapływają już. Deszcz ustał, ale trochę czasu zajmie, zanim woda opadnie. To chyba już tyle w tej całej powodzi. Na to, co wynosi. Jeszcze wam szybko pokażę blueberry, jak fajnie zostało zalane. I będziemy się po prostu żegnać już. Z tego, co widzę, to Zbyk już zakończył całą powódź. Ale w chuj dużo się tu w sumie podniosło. No woda teraz zacznie opadać. Taki tam widzę evencik machnął. Gdzie te blueberry? Kurwa jest. Gdzie to kurwa kiszka było blueberry? A tu. Tu jest blueberry. Tu była cała, jak przed chwilą jak patrzyłem, była zalana cała fabryka. O kurwa, zajebałem ten. Polećmy, zobaczmy. O, patrz tu z góry. Patrzcie z góry, jak to wygląda. Całe blueberry zalane. Widzisz to? Tak. Patrz tu, całe blueberry zostało zalane. Tak jak łącznie, co wam pokazywałem, Los Santos też. No, to sami jak widzicie. Całe tutaj wszystko jest zalane. Blueberry to fabryki i tutaj tych domków, farmy w ogóle prawie nie widać. No. Tutaj się wszystko, poziom wody wyrównał. Tu jakieś pojazdy widzę utonęły czy coś takiego, bo w wodzie stoi. Tu łódki pływają. Pojazdy się utopiły, widzisz? Te pojazdami się utopili. Zobaczymy, gdzie to jeszcze zalało. O. Ty, zalało tę dziurę chyba wielką, patrz tu. Widzisz? Cała kopalnia jest w LV zalana. Patrz, o tu! Jakaś akcja ratownicza. Tutaj jest cała dziura zalana, cała dziura. To strażaki z Fairlife'a będą mieli duże zabawy przy odsuszaniu terenu. Pływasz? No, teraz. No. I sami widzicie, akcja ratownicza jest. Wiadomo, odsuszali pewnie ten most, wszystko poblokowane. I tak to wygląda, no. To co bym miał więcej wam powiedzieć. Tak wygląda ten event z Fairlife'a. Wszystko macie tutaj prawie zalane. Poziom wody się podniósł w sumie drastycznie. Ludzie pewnie będą czekać na Chilliard, dopóki stan się nie poprawi.
Na dzisiaj to będzie tyle. Hiszka był dzisiaj ze mną. Tak. No, pożegnaj się, chuju. Pa, pa, wszyscy. Dobra, no to do następnego odcinka. Trzymajcie się, cześć.